Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam na film, w którym opowiem o książkach polskich autorów. Autorów, nie autorek. Chociaż jedna z książek rzeczywiście napisana jest przez duet mieszany. Ale to jest taki wyjątek i rodzynek. Zaczynamy od książki, która nominowana była do wielu nagród. Być może nawet jakieś zdobyła, ale już nie pamiętam jakie. To książka Grzegorza Piątka, Gdynia obiecana. To nie jest powieść, to jest biografia miasta. Miasto, modernizm, modernizacja 1920-1939. Tak brzmi podtytuł tej książki. I pewnie możecie się zastanawiać, co fajnego można powiedzieć o książce o architekturze. Otóż można powiedzieć bardzo dużo dobrych rzeczy na temat tej książki. Grzegorz Piątek opisał Gdynię, miasto, które dopiero co powstawało. Miasto, które rodziło się w wyobraźni architektów, w wyobraźni założycieli. Miasto, które także jest portem, ale także miejscowością wypoczynkową oraz domem dla mieszkańców. Opowiada tę historię od samego początku, od pierwszych planów, od pierwszych budynków, ale także mówi o tym, co wpływało na architektów, co wywierało wpływ na to, jak projektowali to miasto. Opowiada o tym, dlaczego ludzie się sprowadzali do Gdyni, dlaczego chcieli zamieszkać w tym nowym, najnowszym, najmłodszym polskim mieście i jak ono wyglądało przed wybuchem II wojny światowej. Książka ma dosyć dużo zdjęć i ilustracji, także nie wszystko musimy sobie wyobrażać, możemy też podejrzeć na materiałach graficznych. Jest to tak doskonale napisane, że naprawdę trudno się oderwać od książki, która jest biografią miasta. Przede mną jeszcze książka, która jest biografią odbudowywanej Warszawy, więc na pewno jeszcze za jakiś czas powrócę do Was z inną książką tego autora, bo co jak co, ale o architekturze to on potrafi pisać. Także jeżeli jeszcze nie jesteście przekonani, to ja Was gorąco zachęcam i przekonuję, żeby sięgnąć po tę książkę, bądź też inną tego autora, bo podejrzewam, że w każdą opowieść potrafi tchnąć ducha i potrafi napisać w taki sposób, że trudno się oderwać. Kolejny autor to Szczepan Twardoch i jego Hołot. To jest książka, którą też przeczytałam już jakiś czas temu. Większość z nich się dosyć mocno przeleżała, dlatego też może nie będę jakoś bardzo dokładnie opowiadała historii i fabuły, natomiast głównie skupię się na swoich odczuciach. Hołot to książka, która zaczyna się od tego, że autor, czyli Szczepan, wyrusza na samotną wędrówkę i tam poznaje pewną kobietę, dużo od niego starszą, właścicielkę jachtu, zgadują się jakoś i on wsiada na jej jacht i wyruszają w podróż. Podczas tej podróży kobieta daje mu do przeczytania dziennik, który został napisany przez Konrada Widucha. Kiedy Szczepan Twardoch czyta ten dziennik, nie wie tak naprawdę, czego może się spodziewać, nie wie, jakie będzie zakończenie tej historii. Konrad Widuch napisał swój dziennik w latach 30. On najpierw był zagorzałym bolszewikiem. On wierzył w ideały rewolucji, wcielał je w życie. Natomiast bardzo szybko historia odwróciła się do niego plecami i z poplecznika stał się wrogiem ludu i trafił gdzieś w głąb Rosji. Tak się potoczyły jego losy, że dotarł do pewnego plemienia, które tam zamieszkiwało i spędził z tym plemieniem bardzo dużo czasu. Tak naprawdę poza czasem, poza historią, poza całą cywilizacją. On bardzo pięknie opisuje całą tą historię ludzi, z którymi mieszkał, ich zwyczaje, obyczaje, to jak polowali, to jaki mieli stosunek do kobiet, do miłości i do innych rzeczy. To jest bardzo ciekawa historia. Z początku trudno mi się ją czytało i już mówię Wam dlaczego. Ja po prostu nie lubię historii o bolszewikach.
Nie wiem dlaczego, ale zazwyczaj mnie to nudzi, tym bardziej, że one są jednak bardzo przewidywalne. Zazwyczaj ci, którzy najbardziej się angażowali, za chwilę stają się więźniami swoich byłych kolegów i cierpią niewyobrażalne męki, bądź też zostają zabijani. I właśnie podobny los spotkał zaangażowanego bolszewika Widucha, który ostatecznie wylądował w miejscu, które bardziej od cywilizacji nie mogło się różnić. Tak więc jest to naprawdę fascynująca historia, bo gdy już przebrniemy przez opisy jego życia przed wygnaniem i dotrzemy do momentu, kiedy trafia do pewnego plemienia, to okazuje się, że ta historia jest naprawdę porywająca i nie mamy ochoty z niej wychodzić. Kolejna książka to bardzo znany autor Jakub Małecki, autor, który pisze taką literaturę w nurcie wiejskim. I Sąsiednie kolory to jest jego najnowsza książka. Ja nie przeczytałam wszystkich książek tego autora, ale kilka znam i w większości one mi się bardzo podobały, bądź też podobały mi się. Natomiast o Sąsiednich kolorach tego nie mogę powiedzieć. Jest to historia, która dzieje się w roku 1926. Opowiada o małej miejscowości, w której stolarz Krystian Dzierzba rozpoczyna pracę nad trumną dla kobiety, która umarła z tęsknoty. I my poznajemy później całą historię tej pani, tej kobiety i jej tęsknoty. To, za kim ona tęskniła. Powiem wam, że ta historia w ogóle mnie nie porwała. Ja słuchałam audiobooka. I być może jest to spowodowane tym, że ten audiobook został przygotowany trochę jak słuchowisko. To znaczy, kiedy autor pisze w książce, że śpiewały ptaki, to na ścieżce dźwiękowej pojawia się śpiew ptaków, tak jakbyśmy nie potrafili sobie wyobrazić, jak ptaki śpiewają. Kiedy mówi, że szumiały drzewa, to te drzewa szumią. To są straszne przeszkadzajki, bardzo mi to przeszkadzało w słuchaniu i w skupianiu się na treści książki. I kiedy doszło do takiej sceny finałowej, sceny, gdzie tam padły strzały między innymi, to już tak naprawdę nie wiedziałam, czy ktoś został zraniony, czy też może ktoś umarł i kto umarł, kto został zraniony. I tak naprawdę nawet nie chciało mi się już cofać i tego sprawdzać, bo ta książka mnie tak wynudziła, że uznałam, że w zasadzie mnie to nie interesuje, jest mi wszystko jedno. Także dla mnie książka niestety na nie. Nie podobała mi się, była nudna, powtarzalna, wtórna, ciągle tak naprawdę Małecki mieli te same motywy i ciągle pisze tak naprawdę o tym samym. I no i ta książka moim zdaniem nie jest udana. Jakub Szamałek, którego znamy z serii opisującej potyczki człowieka z internetem, napisał teraz książkę pod tytułem Stacja, która dzieje się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Więc zupełnie wystrzelił akcję w kosmos i myślę, że z dużym powodzeniem. Przesłuchałam tę książkę w jeden dzień i choć tutaj także została zrealizowana w audiobooku jako słuchowisko, to te przeszkadzajki nie były aż tak bardzo przeszkadzające jak w poprzedniej książce. Tutaj jak mi tam coś piszczało, szumiało czy brzęczało, to nie zagłuszało to w żaden sposób lektorów. Lucy Pepliński jest astronautką, która będzie szefową misji. Jej załoga liczy 3 osoby, plus jeszcze na stacji kosmicznej jest 2 Rosjan, ponieważ jest to międzynarodowa stacja kosmiczna. Od samego początku misji coś dzieje się nie tak. Ciągle są jakieś kłopoty. W końcu sytuacja pomiędzy astronautami staje się tak napięta, że dochodzi do naprawdę bardzo trudnych sytuacji. To jest najgorszy scenariusz, jaki mógł się ziścić dla Lucy, ale także dla wszystkich innych uczestników tej misji. Co to za książka? To książka bardzo sensacyjna. Tutaj się naprawdę bardzo dużo dzieje. Ciągle zmienia się sytuacja, jest bardzo dynamiczna. I powiem wam, że dobrze się tego słuchało. Dostarczyła mi ta książka dużo rozrywki. Tak naprawdę na nic więcej nie liczyłam. Chciałam rozrywki od tej książki i dostałam to, czego chciałam. Wartka akcja, dużo się działo. Trochę się można dowiedzieć też o działaniu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej oraz o życiu kosmonautów
w przestrzeni kosmicznej. Jest to jeden z tematów, który od jakiegoś czasu mnie dosyć mocno interesuje, więc generalnie nie wszystko dla mnie było nowością, ale Szamałek doskonale wpluł te fakty w akcję powieści sensacyjnej, także na pewno nie będziecie znudzeni wywodami na temat działania stacji kosmicznej, ponieważ co chwilę w tej książce się coś dzieje i rzeczywiście jest bardzo wybuchowa. Teraz mam przed sobą duet mieszany. Beata i Eugeniusz Dębscy napisali książkę pod tytułem Siódmy koci żywot, w którym bohaterką jest ta piękność z okładki, czyli śliczna kotka. Ta kotka ma na imię Sheila, mówią też na nią Szelka, i jej właścicielem jest Jovan, który zajmuje się tłumaczeniami i jakimiś drobnymi pracami związanymi z językiem. On mieszka w Polsce, nie wiem, chyba ma nawet obywatelstwo polskie. W każdym razie Sheila widzi, że przychodzi do niego jakiś pan, wyciąga nóż i zabija Jovana. Jest jedynym świadkiem tego morderstwa. Kiedy na miejsce zbrodni przyjeżdża policja, Sheila chciałaby bardzo dużo opowiedzieć, no ale jest kotem i nie jest w stanie się porozumieć. Ale jak to kotka sprytna, inteligentna i piękna, oczywiście znajduje sposób, żeby dotrzeć do policjantki prowadzącej śledztwo. Ta policjantka zabiera kota do siebie, ponieważ też jest miłośniczką kotów, no a Sheila już tak ją prowadzi za rękę, żeby jak najlepiej, najwięcej pomóc jej w śledztwie, które ma na celu rozwiązanie zagadki zabójstwa jej byłego właściciela. Dużo uśmiechu, dużo śmiechu w tej książce. Świetne są te rozkminy kotki, która jest taka bardzo egzaltowana i utwierdzona w swojej wyjątkowości i piękności i inteligencji. Niektóre rozdziały są napisane z punktu widzenia kotki, niektóre rozdziały większość z punktu widzenia policjantów prowadzących śledztwo. Bardzo mi się ta powieść podobała, uśmiałam się przy niej sporo, jest bardzo urocza i życzyłabym sobie więcej kotki Sheila w kolejnych powieściach. Mam nadzieję, że autorzy nie zarzucą tego projektu i jeszcze nam dostarczą co najmniej jedną książkę z tą kotką. I na koniec zostawiłam sobie Wiesława Myśliwskiego, Ucho igielne. To jest książka, którą przeczytałam dość dawno, więc szczegółów nie pamiętam, ale porównując ją do innych książek autora, mogę powiedzieć, że nie jest tak zachwycająca jak Traktat o łuskaniu fasoli czy też Ostatnie rozdanie, ale także nie pozwala o sobie zapomnieć. To jest książka, w której starość spotyka się z młodością. Młody człowiek spotyka swoje alter ego, samego siebie po kilkudziesięciu latach. Jeden idzie o lasce, drugi biegnie na spotkanie z dziewczyną. I tak się zaczyna ta powieść i ta scena też się w czasie powieści, w trakcie powieści kilka razy powtarza. Jest to historia o człowieku, który mieszkał w małej miejscowości, ale udało mu się z tej miejscowości wyrwać, ponieważ zainteresował się historią, ktoś go poprowadził za rękę i został osobą znaną, został naukowcem, pisarzem, nie pamiętam, w każdym razie kimś, kto jest darzony autorytetem. On opowiada o swoim dojrzewaniu, o swoim życiu w rodzinie, opowiada o swoich rodzicach, ale także opowiada o czasach, które nie sprzyjały temu, żeby rozwinąć skrzydła, które hamowały młodych ludzi. O czasach bardzo smutnych dla ludzi, którzy byli pochodzenia żydowskiego na przykład. Bardzo poruszająca, bardzo ciekawa historia, jak to Myśliwski, on naprawdę umie pięknie pisać i umie chwytać za serce. Także jeżeli jeszcze nie znacie, a wątpię, to czytajcie. I to by było na tyle. Nie wiem, o ilu książkach powiedziałam, ale jak widzicie, oprócz jednej, tak naprawdę większość sprawiła mi bardzo dużą przyjemność i bardzo dobrze mi się je czytało.
Także mam nadzieję, że udało mi się zainteresować Was którąś z tych książek, a jeżeli już je czytaliście, co nie jest aż tak dziwne, bo przecież to nie są nowości książkowe, to dajcie mi znać, która z nich najbardziej Wam się podobała. Do zobaczenia za tydzień, spotykamy się w kolejny wtorek o godzinie 18. Jeżeli spodobał Wam się film, bardzo proszę o zasubskrybowanie mojego kanału. Będzie mi bardzo miło, jeżeli będzie Was przybywać. Do zobaczenia.